21 marca wspominamy błogosławionego Michała Gomez Loza, męczennika. Michał urodził się 11 sierpnia 1888 roku w Tepatitlan w Meksyku. Pochodził z chłopskiej rodziny, miał starszego brata, a gdy jeszcze był dzieckiem, zmarł jego ojciec. Następnie, kiedy jego brat wstąpił do seminarium, Michał pomagał matce. Był bardzo pracowity i troskliwy. Zauważana była jego pobożność. Angażował się w pracę i różne posługi w kościele. Był ministrantem, zakrystianinem, katechizował dzieci. Od wczesnej młodości interesowały go sprawy społeczne i jako młody człowiek zakładał kasy oszczędnościowe. Wkrótce nawiązał kontakt i współpracę z innymi działaczami katolickimi w Meksyku. Dopiero w wieku 26 lat mógł rozpocząć studia prawnicze, na których zdobył uprawnienia adwokata. W czasie studiów angażował się w działalność społeczno-polityczną, należał do partii narodowo-katolickiej. Sam też propagował prasę katolicką i bardzo aktywnie działał w obronie kościoła w Meksyku, prześladowanego wtedy przez siły wrogie kościołowi. W 1922 roku, w wieku 34 lat, Michał ożenił się i został ojcem trzech córek. Prowadził własną kancelarię adwokacką, ciągle bardzo aktywnie też angażował się w sprawy społeczne. Gorliwie krzewił katolicką naukę społeczną. Kilka lat wcześniej, w 1919 roku, założył Narodowy Kongres Katolickich Robotników. Ze względu na swą działalność w obronie praw ubogich i potrzebujących, był 59 razy aresztowany. Gdy przebywał w więzieniach lub aresztach, katechizował współwięźniów, modlił się z nimi i podnosił na duchu. W 1927 roku Michał wstąpił do Narodowej Ligi Obrony Wolności Religijnej. Mianowano go tam gubernatorem stanu Jalisco. Niestety w następnym roku został rozstrzelany przez wojsko federalne 21 marca 1928 roku w swoim domu po okrutnych męczarniach. Został beatyfikowany w dniu 20 lipca 2005 roku razem z innymi męczennikami meksykańskimi. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Michał aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.